machnęłam sznurkiem wyplatane. Do konkursu wpłynęło 25 prac od 24 uczestników. Jedna osoba wykonała dwie prace w dwóch różnych kategoriach. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do konkursu przez organizatora, który dokonał ich kodyfikacji. Komisja konkursowa w składzie przewodniczący Barbara Kociubińska-Koza, zastępca przewodniczącego Elżbieta Łazowska, sekretarz Dorota Uryniuk, członek Violetta Klej. Dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami przyjętymi przez komisję. Prace oceniane były zróżnicowaniem wieku. Dzieci do lat 13, młodzież i dorośli od 14 lat oraz osoby z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenia takiego konkursu w ramach pracy Gminnego Centrum Kultury. Składam podziękowania na ręce pani dyrektor, na ręce pani instruktor. Myślę, że inicjatywa jest przepiękna, bo pokazująca umiejętności i kunszt naszych nie tylko mieszkańców, ale mieszkańców naszej gminy, mieszkańców powiatu. Inicjatywa, która objęła swoim zasięgiem powiat bialski i z tego się bardzo cieszymy. Wyroby ręczne, piękne makramy to dzieło wielu osób zaangażowanych nie tylko indywidualnie, ale wspierających również osoby niepełnosprawne, bo mieliśmy tutaj możliwość obejrzenia prac wykonanych przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej czy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Naprawdę piękne dzieło i gratuluję pomysłodawczyni, pani dyrektor, i chciałbym, żeby kultywować tego typu inicjatywy, bo one przede wszystkim pokazują umiejętności i dzieło wielu osób, a poza tym jest to też możliwość jakiejś integracji, spotkania, a tego nam bardzo w tym czasie potrzeba. Podstawowym założeniem Domu Pomocy Społecznej jest terapia, tak, mieszkańców poprzez zajęcia. Nasze trzy mieszkanki brały udział, wszystkie zajęły pierwsze miejsce, łącznie z terapeutką, która z nimi współpracuje, też zajęła pierwsze miejsce, także jestem bardzo dumna z wyniku. Teraz w momencie pandemii, tak, mieliśmy bardzo dużo czasu na te zajęcia, także wyszły spod rąk naszych mieszkanek bardzo piękne prace, które teraz możemy pokazywać światu. Mieliśmy dzisiaj przyjemność uczestniczyć w uroczystym wręczeniu nagród w konkursie makramowym. Muszę się pochwalić, że pierwszy raz również i ja wzięłam udział w takim konkursie. Wszystko to dzięki naszej pani instruktor Violetcie Izdebskiej, która zapoczątkowała w naszym warsztacie tą technikę.
Dzięki temu nasze uczestniczki mogły również wziąć udział w tym konkursie. Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor Ilonie Niewęgłowskiej za możliwość wzięcia udziału w takim konkursie, za inicjatywę, bo jest to pierwszy raz, kiedy taki konkurs, taka możliwość pojawiła się w naszej gminie. Dziękujemy również panu wójtowi za przychylność. Z Moniką Harko. Ewelina Siepciuk. Drogie panie, jak byście opisały swoje prace wykonane dzisiaj na konkurs, na ten konkurs? Czy makrama to jest fajna technika do tego, żeby próbować w niej coś robić, zdziałać, cuda? No i czy jesteście wynikami zadowoleni? Na pewno to jest trudna praca i dużo czasu potrzebuje. Techniki są pracochłonne i dosyć trudne, jeśli dopiero zaczynamy, to nie jest to łatwe. No to od czego musicie zacząć? Myślę, że od dobrego instruktora. Tutaj przy okazji myślę, że należą się podziękowania. Na pani Violi. Dziękujemy. Także jeszcze raz dziękujemy pani Violetcie Izdebskiej. Brawo. A gdy pani opisała swoją pracę, gdzie ona jest? To jest ta praca. To jest moja pierwsza praca. Ta praca jest wykonana węzłem żebrowym. To jest pierwsza praca Moniki. Początki były trudne, później jak już im więcej tych okrążeń, to było prostsze. Także myślę, że następne prace będą dużo trudniejsze i da sobie radę. Marzenia to są. Jakie? Aby się jeszcze więcej nauczyć, niż umiem. O! A tutaj marzenia? Też może by były, ale to jest bardzo pracochłonne. Dużo czasu na to potrzeba. Tak. I nerwów. A przy czym się lepiej to robi? Przy kawie, czy przy herbacie, czy przy soku? Przy muzyce. Przy muzyce. O! Wyjęłaś mi to słowo wzrokiem. Co to w ogóle jest makrama? Jak się ją robi? Jak powinno się podejść do robienia, wykonywania makramy, żeby wyszła najpiękniejsza? Makrama jest to sztuka robienia ozdób, przedmiotów użyteczności codziennej ze sznurka. Sznurek jest bardzo wdzięcznym materiałem, więc nie ma specjalnie trudności, żeby zrobić te wszystkie dzieła. Czyli ja też bym potrafił? Przy pewnym zaangażowaniu na pewno podstawy. Ale bardziej skomplikowane rzeczy też się robi. No i są rozchwytywane na pniu, można powiedzieć. Czyli to są takie ozdoby, powiedzmy sobie. Ozdoby i przedmioty użyteczności codziennej. Jest co podziwiać, ponieważ wymaga to ogromnej cierpliwości. I dlatego nie wszyscy są tak cierpliwi, ludzie porzucają tą pracę. Dopiero jak się zmogą, to po jakimś czasie wracają i dopiero mogą coś też zrobić. Dlaczego mi makramy kojarzą się z Ameryką Północną i Południową? Indianie, chyba to jest ta sztuka indiańska. No są to sztuka wiejska przede wszystkim. Różne nudy tej Ameryki mają różne zwyczaje i różne powstają tam ozdoby. Bardzo zachęcamy, bo też bardzo efektowne i pożyteczne i przydatne. Praca została wykonana w weekend majowy. Dostałam informację od pani kierownik naszej Joli, że jest konkurs. Pamiętała o tym, że coś robię, coś tworzę. Zaczęło się wszystko od zimowych wieczorów, nudnych, długich. I zaczęłam postawiła na panią całą dotację gokowską w Sosnówce, także tutaj naprawdę. No i się odwdzięczyłam, bo zajęłam trzecie miejsce. Jest to dla mnie też sukces. Tak, wyróżnienie, bardzo się cieszę. Tytuł jest tej pracy, Szmaragdowa Dama. Dlaczego akurat taki Dlaczego tytuł? Szmaragdowa Dama? Dużo osób mnie o to pytało. Ten kolor, szmaragd, te sploty to są diamenty. Tutaj taka jakby kolia jest i tak sobie po prostu to powiązałam i powstał tytuł Szmaragdowa Dama. To powstało typowo w głowie, czy jednak wzięłam wzór z czegoś?
To znaczy na internecie jest dużo, ja ogólnie jak uczyłam się, bazowałam na internecie, tak? Szukałam, jakie są sploty, jak to zaczynać, od czego, jakie sznurki, czy z knotem, czy bez. Także moim nauczycielem był internet, YouTube, tak? I dużo podstawowych wzorów jest właśnie na internecie, tak? A już kombinacja, pomysł, dalsze połączenie tego wszystkiego było moje. Powiedz mi teraz, Pani Izabelo, co z tym można teraz zrobić? Powiesić w domu na ścianie, czy jednak w tym chodzić? Można chodzić, można dorobić sobie oczywiście tutaj u góry paseczek, można to nosić, aczkolwiek jest to ciężkie, tak? Dla motocyklistów, myślę, że jeżdżą. Tak, są przyzwyczajeni do tych ciężkich kurtek, także zdałoby to egzamin, aczkolwiek są robione koszule, tuniki z właśnie techniki makramy z wykorzystaniem, aczkolwiek to zawiśnie na pewno u mnie na ścianie w sypialni. Jak obserwuję teraz pracę i Pani obserwuje tę pracę dzisiaj na wystawie, podsumowaniu, rzeczywiście poziom był wysoki? Wysoki, wysoki. W ogóle podziwiam pracę dzieci, młodzieży i ich zaangażowanie, że starsze osoby, które mają wiedzę, podejrzewam, że mogły zarazić ich tą pasją, tak? I to jest fajne, że przede wszystkim dzieci są odciągane też od komputerów. Jest to nauka przez sztukę, tak? Zaskoczyła nas ilość zgłoszonych prac, ponieważ przy koronawirusie wiadomo, że było to dość trudne i w dostarczeniu tych prac, i w znalezieniu też informacji o konkursie. Także naprawdę jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Prace wpłynęły do nas z Polski, ale też i mieliśmy z zagranicy, z Białorusi dwie prace. Dwie panie Białorusinki zrobiły, także zaskoczyło nas to bardzo pozytywnie. W regionie na pewno jesteśmy prekursorami w tej dziedzinie. Jak orientowaliśmy się, aby jakieś wzorce czerpać ze świata, z kraju, no mieliśmy kłopot, żeby znaleźć takie konkursy, także tym bardziej nas to utwierdziło, że ten konkurs jest potrzebny, tym bardziej, że coraz więcej osób zajmuje się tą makramą. Jest to bardzo ciekawe zajęcie. Dużo osób na naszym terenie też robi makramę. Wiele osób też nie chce uzewnętrzniać swoich tak talentów, ale mamy nadzieję, że właśnie takimi małymi kroczkami no, odważą się. Tak, też atrakcyjnymi nagrodami, którymi współfinansował nam pan starosta bialski, także też docenił naszą inicjatywę, co też nas tak utwierdziło w tym, że jednak no, chyba dobry był to pomysł. Na co nie pan starosta bialski Mariusz Filipiuk również ma kramę do plata. Bardzo możliwe. Nie dał nam pracy, ale może w przyszłości.